dlaczego. Ludzie tacy mali jak my pytają się Ciebie, Panie, jak to się stało, że musiałeś narodzić się na sianie? Czyżby naprawdę nie było dla Ciebie w Betlejem mieszkania? A może o tak późnej porze wszyscy zajęci swoimi sprawami nie słyszeli cichego pukania Józefa i Twojej mamy? To było dawniej, przed 20 wiekami, ale dlaczego dziś, Panie, często rodzisz się na sianie, w pustej stajence niejednego serca? Odpowiedzi na pytanie dlaczego udzielił nam Jezus, mówiąc: narodziłem się nagi, abyś Ty potrafił wyrzekać się samego siebie. Narodziłem się w nocy, abyś Ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, abyś Ty nigdy nie wstydził się być sobą. Kolejne kolędy zagrają Szymon Tworek i Szymon Siembida przy akompaniamencie pana Stanisława Prusko, dyrektora Ogniska Muzycznego. Razem wykonają dwa utwory: Do Szopy oraz Pójdźmy wszyscy do stajenki. Thank you.
rodzina. Tylko dwa słowa? Nie, to aż dwa słowa, bo kojarzą się z ciepłem, radością, bezpieczeństwem i przywiązaniem. To w rodzinnym domu uczymy się tego, co w czasie rozłąki dodaje nam sił. Wiemy, jak ważne jest, że ktoś o nas myśli, ktoś na nas czeka, ktoś nas kocha. Więź łącząca z domem rodzinnym, z tradycją, daje nam świadomość, że mamy swoje miejsce na ziemi i jesteśmy jego częścią. Bo dom rodzinny jest tam, gdzie matki serce, ojca szorstka miłość i braterski uścisk dłoni. Szanujmy rodziców, oni są dla nas ostoją i miłością. Do wykonania kolędy, gdy śliczna panna, zapraszamy rodzeństwo Olę i Piotra Wróble.